Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony PK. Dzisiaj witam was na Bedwarsach i dzisiaj pytanie, skąd wziął się mój nick, tak? Zacząłem taką miniserię z pytaniami od widzów, które się najczęściej pojawiają, na które mogę jakoś tam, wiecie, w ciągu 5 minut mniej więcej odpowiedzieć, więc zaczynamy szybko i na temat. Nick PK oczywiście powstał od mojego tutaj niku na premium. Czy to jest moje premium? Od razu mówię, że nie, to nie jest moje premium, bo wiele osób się pyta, że PK, kupiłeś kiedyś te premium, czy jak to, czy wygrałeś, dostałeś, co się stało? Bo ja zawsze mówię, że to nie jest moje premium, o, tak w wielkim skrócie. Historia zaczęła się w drugim gimnazjum, co tam, no mniej więcej w gimnazjum, nie wiem, pierwsza, druga klasa. Kiedy to? Był taki serwer jak Drollercaster, chyba tak to się wymawiało, tak? No chyba, ten youtuber dalej chyba istnieje, nie wiem, nie oglądałem go od dawna. Sid. No i on miał taki serwer, na którym można było jakby wygrać taką wejściówkę na ich główny serwer. To znaczy, braliście sobie na przykład tam jakieś tam, nie wiem, materiały, zbieraliście je, sprzedawaliście je, dostawaliście hajs i trzeba było ileś tam tego nakopać, żeby dostać się do takiego do na ich główny serwer, na serwer youtuberów, tak, żeby tam z nimi nagrywać, takie rzeczy, nie? Ja wtedy bardzo chciałem być youtuberem, znaczy bardzo chciałem. Nie miałem takiego oparcia, ale zawsze myślałem, że ej, jak zacznę, będę youtuberem, to na pewno będę miał dużo subskrypcji, bo jestem ogólnie fajny i ogólnie, no, taki mały narcyz PK był. Zapatrzony w siebie, troszeczkę taki egoistyczny. No i co, no i tam sobie grałem, ale niestety, bądź też stety, nie wiem, ten serwer został zamknięty. Stało się tak, nie wiem dlaczego, a może już po prostu nie pamiętam. Może po prostu ci ludzie się nie dogadali czy coś. Bo tam jednak jakieś pieniążki zarabiali na pewno na tym serwerze, no i to nie małe, no bo serwer był dla graczy premium, a ja w tamtym czasie nie miałem premium, więc musiałem sobie premium załatwić. Ale że pogadałem z kolegą, że halo gościu, no nie, już ten typ jest tutaj, no dobra, to ja tam nie idę. Więc pogadałem sobie z gościem, dobra, nieważne, więc pogadałem sobie z gościem, że daj mi te konto. Okej, nie wiem. Nie wiem, co goś próbował zrobić. Jeszcze sam, on się chyba sam zabił tak naprawdę, skacząc do góry, nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale dobra, wróćmy do tematu, bo to jest ważniejsze zdecydowanie niż jakieś tam, wiecie, bicie się z tymi ludźmi. Dobra. No i pogadałem z nim, no i dostałem hasło i oczywiście e-mail do konta. Do konta, no daj szybko na ten miecz, halo. Dobra, super. Tego premium, no i zacząłem sobie grać na tym Drollercasterze. No a skoro sobie zacząłem grać, no to i ten, o patrzcie, ten mu idzie zabrać ten. O nie, dobra, patrzcie, ej, gość straci tego. Patrz, gościu, co tam się u ciebie dzieje. No ty głupi jesteś jakiś. No patrzcie, no nienormalny gość, no. O, widzicie co tam się dzieje? Sup, rip my butt. Dobra, nieważne. No i powiedziałem mu, co za gość, co za gałgan, po prostu. Dobra, gin gościu, po prostu. No, co za gość, no, zamiast pójść, wrócić się, to dalej chciałbym zabić, no. No, pajac, no. Wróćmy do historii, bo ten gość mi strasznie to przerwał. No i dostałem te konto, zacząłem tam sobie grać. Ale mówię, serwer upadł, więc ogólnie... Więc ogólnie, no nie za bardzo miałem gdzie już grać i wtedy... Tak jakby zostałem takim troszeczkę... lolowym maniakiem, no i grałem dużo w lola. Co prawda byłem na jakiś randze, nie wiem, silvera pewnie, czy tam brąza w tym czasie, no ale stwierdziłem, że wszystko jest przez moich teammateów, no i no i mogę pójść na taki turniej 1 na 1 organizowany przez Gamesboard. No i poszedłem, no i tam się właśnie tak wydarzyło, że poznałem tam właśnie Matiego, znaczy poznałem, jeszcze wtedy go nie znałem, ale poznałem między to forum, wiedziałem, że tam się pisze posty, że wiecie, że o lolu się mówi, no, że to najlepsze gra i ogólnie super wszystko. Znaczy ja tak uważałem, nie? No i zostałem tam redaktorem od
od LoL'a, więc tam sobie robimy jakieś artykuły, takie rzeczy. Później dostałem zaproszenie na serwer, tak w wielkim skrócie. No jak już byłem na serwerze, byłem helperem, no to za jakiś czas po prostu zacząłem robić własny serwer. Tak jakby byłem opiekunem go. No i pojawił się właśnie pomysł bycia youtuberem, żeby promować serwer. No i skoro bycie youtuberem, no to trzeba wymyślić nick. A skoro trzeba wymyślić nick, no to najlepszy nick będzie taki, z jakiego ludzie mnie znają na serwerze, czyli Pekę. No i skoro już ten nick sobie wybrałem, no to zacząłem nagrywać. Na początku nick miałem Pan Pekę. To był mój pierwszy nick, jaki miałem na serwerze, na YouTubie, sorki. Na serwerze mam cały czas taki sam, czyli mrpeke.pl. To jest nick kolegi w sumie, ale powiedzmy, że na YouTubie Pekę to ja po prostu i tyle. Znaczy zresztą już wie, nie? I tak. No i tak mniej więcej w skrócie wyglądał chyba pierwszy rok na YouTubie, jakbym jako Pan Pekę. Nawet niektórzy mają mnie jeszcze w tagach wrzucone jako Pan Pekę. Nie, to nie bije wcale do żadnych over. Sorki, do nikogo. Wiem, bo ostatnio nawet sprawdzałem. Dalej mam je jako Pan Pekę, a to już jest starość, no. No, to tak w wielkim skrócie. Później zmieniłem nick na Pekę. Dlaczego? To wam zaraz powiem. Uwaga. Uwaga, to będzie dosyć ważny temat. I dosyć ważne tutaj. To będzie takie clue filmu, tak? Ta najważniejsza rzecz, która będzie. Zmieniłem nick dlatego, że Pan Pekę był po pierwsze dwuczłonowy, co mi się nie podobało, a po drugie był dziwny, po prostu. Pekę brzmiało o wiele naturalniej, przynajmniej dla mnie, w moim odczuciu, o wiele naturalniej, o wiele lepiej i też po prostu lepiej wyglądało wizualnie na miniaturkach, na takich rzeczach, nie? Więc tak naprawdę to jest sedno zmiany niku. To jest tylko dlatego, tak powiem. Więc jak ktoś tutaj wyczekiwał jakieś odpowiedzi, super, że o nie wiem, że postanowiłem zmienić nick, no bo ktoś mi, nie wiem, ktoś mi przekonał, czy stwierdziłem, że to jest o wiele taki mega, że jest o wiele lepszy nick, to nie. Znaczy, że lepszy to też tak pomyślałem, ale głównie chodziło o to, żeby ładnie wyglądał na miniaturkach. No, więc tak w wielkim skrócie. Skoro mamy już historię za sobą, no to możemy poszaleć teraz. Kupmy sobie to i lećmy po prostu na gości. No i tak wygląda historia, jeżeli chodzi o mój nick, jeżeli chodzi o, czekajcie chwilkę, jeżeli chodzi o to wszystko, co tu jest. Mam nadzieję, że jakoś to składnie ująłem, bo ja lubię się rozgadywać naprawdę. I nie musicie mi tego mówić. No ta, super, Pekę. Miałeś iść kogoś zabić i nie wziąłeś żadnych materiałów. No trudno. Dobra, lećmy sobie po materiały i zaraz tutaj go, kogoś dojedziemy. No, potrzebujemy TNT. To też się przydaje zawsze, przynajmniej moim zdaniem. Jesteśmy różowymi, super kolor. Dobra, wszystko mamy. Mamy też strzały, więc no, nie będzie teraz problemu żadnego. No, co ja mogę jeszcze powiedzieć? Czy miałem jakieś plany na inne niki? No, Pekę ogólnie nie jest moim nickiem takim podstawowym, jakich używam w grach. Przeważnie to jest... W LoL to jest akurat dziwne, bo używam nicku Pirania, ale to jest inna historia w ogóle. Na inny w ogóle film. No, to jest taki, no... Dosyć śmieszny żart, no. A może bardziej nieśmieszny, no. Też mnie ktoś kiedyś nazwał. Ale o tym mam może kiedyś opowiem na jakimś streamie czy coś. No, ogólnie używam innych nicków niż Pekę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to raczej wie, jeżeli siedzi u mnie w streamach, mniej więcej jak się ludzie do mnie zwracają. Pekę tak naprawdę było tylko i wyłącznie dlatego, żeby mnie kojarzyli ludzie z serwera. I to jest cała filozofia tego niku. Dobra, tu jest jakiś gość. Nie chciałem rzucić, przecież nie klikałem tym. Dobra, musimy się tu wycofać. Strzelajmy do gościa. Ej, no halo. Ten gość ma... O nie, on ma diamentowe rzeczy. No ale dobra, może jakoś dojedziemy jednak. No, czemu nie mogę postawić TNT? Ej, no. A, bo tam jest ta strefa, że nie można dostawić. O nie, dobra, posłuchajcie, zginąłem, więc... Powiem tak, ja tego nie będę kończył, bo w sumie nikt tutaj nie idzie, więc no, nudno by było. Dziękuję za
obejrzenie tego odcinka. Jeżeli kogoś zainteresował mój nick, czy... No dobra, może jednak jeszcze poprawimy się chwilę. Chociaż wątpię, bo jestem bez EQ. Dobra, no jestem chyba martwy aktualnie w tym momencie. Dzień dobry. Nieważne. No nie. Nie, zostaw moje... Dobra, dostałem mowę. Zostawcie jakieś komentarze, jeżeli macie jakieś pytania, ja na pewno na nie odpowiem. No ha, jeszcze go nie trafiłem. Dobra, dzięki za uwagę. Ups, nie widać mojej nawet facjaty, no. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć, i do zobaczenia w jakichś tam kolejnych odcinkach, no, może będą, nie? Dzięki i tyle. Elo!